Witam Państwa z tego jakże upalnego, ale pięknego Parku Centralnego w Olsztynie i zapraszam na przegląd najważniejszych informacji minionego tygodnia. Półtoraroczny chłopczyk walczy o życie w szpitalu po tym, jak wypadł z okna na zatorzu w Olsztynie. Policjanci przesłuchali członków rodziny i świadków zdarzenia. Jego 37-letnia matka może usłyszeć dwa zarzuty. To już pewne, Warmia Travelland Olsztyn nie zagra w Superlidze piłkarzy ręcznych. Przegrana w barażach pozbawiła ich naturalnego awansu, a na wykupienie dzikiej karty olsztyński klub nie zebrał wymaganych funduszy. Warmia nowy sezon rozpocznie ponownie w pierwszej lidze. Powrót do zagadkowego morderstwa w Jachtach Wielkich, do którego doszło pod koniec maja tego roku. Policja znalazła dwa ciała 86-letniej kobiety i jej 61-letniego syna. W czwartek w sprawie zatrzymano trzy osoby. Jedna z nich, 18-latek, przyznał się do podwójnego morderstwa. Grozi mu dożywocie. Sterta gruzu, tyle zostało po pomniku generała Iwana Czerniachowskiego w Pieniężnie. Monument zdemontowano na początku czerwca, a sama rozbiórka pomnika odbywała się etapami. Pozostałości pomnika trafiły do Instytutu Pamięci Narodowej. Wszystkie panie zachęcamy do udziału w plebiscycie na dziewczynę lata 2016 Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego. Aby zgłosić się, wystarczy wysłać swoje zdjęcie wraz z danymi kontaktowymi i zgodą na publikację wizerunku na adres wydawca@gazetaolsztyńska.pl. Szczegóły plebiscytu na gazetaolsztyńska.pl. A teraz informacje weekendowe. Kolejny weekend znowu zapowiada nam się na sportowo, a to za sprawą dwóch rajdów. W sobotę i w niedzielę w Olsztynie odbędą się motokrosowe Mistrzostwa Europy. Na olsztyński tor motokrosowy zawitają najlepsi zawodnicy Starego Kontynentu. Start w sobotę o godzinie 10. Fiesta Hołowczyca, 8-kilometrowe Jankowo i rywalizacja Zbigniewa Staniszewskiego z Hubertem Ptaszkiem to największe z atrakcji 19 rajdu warmińskiego. Państwa też nie może tam zabraknąć. Sobotnie zmagania kierowców rozpoczną się o godzinie 8 przy hotelu Manor w Olsztynie. Pełną listę imprez znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej orientacja.pl. Jak zawsze wchodźcie na nasze strony, czytajcie nasze wydanie drukowane i lajkujcie nas w mediach społecznościowych. Naprawdę warto. Adam Nowiński, Telewizja Gazety Olsztyńskiej.